Halo? Halo? Ja dzwonię odnośnie tego spotkania, bo tam doradczyni już podjechała jakiś czas temu, ale mówi, że nigdy jej nie otwiera. Wyjdzie pan do niej? Dobra, wychodzę. Super, dziękuję. Do usłyszenia. Tak? Halo? Dzień dobry. Z tej strony Dzienarci. Panie Łukaszu, bo tutaj przedstawiciel, czeka pani przedstawiciel. No już wyszedłem. A jakim samochodem tak, jest? Już się pan z nią spotkał? Nie, no wyszedłem, czekam na zewnątrz. Aha. Bo jeszcze może jeszcze raz potwierdzę adres. To jest Szydłowicka 19 Radom, tak? Szydłowicka 19, tak. Taki, no, tam kilka drzew na froncie i z tyłu dom. To jest Szydłowiecka. Szydłowiecka, tak. Taka długa ulica. Dobra. Dobrze, to ja tutaj postaram się zlokalizować, bo jej nawigacja mi pokazuje, że ona jest tutaj na miejscu. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, no ja tutaj na pewno to właśnie zimno jest, jakby tak przyszła szybciej. Dobrze. Dobra, dzięki. Dziękuję. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony. Ja dzwonię w imieniu firmy FJ Energy do badania opinii i satysfakcji klientów. Zadzwoniłam się do pana Łukasza. Tak. Ja kontaktuję się odnośnie audytu, który odbył się 11 marca 13. No właśnie tam z tym był trochę problem, bo pani w końcu nie przyjechała. Bo ja tutaj mam informację, że nikogo nie było w domu, że pan sobie zrobił żarty, że mówił, że czeka pod domem, a nikogo faktycznie nie było. Czy o co chodzi tutaj dokładnie? No właśnie, byłem pod domem, pani ze 3 razy do mnie dzwoniła, że jakaś jej koleżanka jest w okolicy, nie wiem czemu tamta pani bezpośrednio nie dzwoniła. No i no kurna, zimno było, to poszedłem do domu, no ale stałem na zewnątrz i czekałem. Aha, czyli pan był, generalnie pan był w domu, tak? Byłem. Rozumiem. No to ja w takim razie też przepraszam za tą sytuację, postaram się wyjaśnić, o co tutaj dokładnie chodzi. A proszę mi powiedzieć, czy doradca się kontaktował z panem, że nie dotrze ewentualnie, żeby poinformować o spóźnieniu? No to było, tak. Mam pół godziny czy coś dobrze. Takiego. I rozumiem, że finalnie doradca nie dotarł, tak? Znaczy, on był pewny, że dotarł, mówił swojej koleżance, że jest. Ja byłem na zewnątrz i go nie było. Specjalnie wyszedłem na ulicę, bo dość długa jest to, by się nie minąć. Rozumiem, oczywiście. To od razu widać. Dobrze, ja w takim razie postaram się to sobie wyjaśnić, a proszę mi powiedzieć, czy będzie pan na przyszłość zainteresowany kolejnym spotkaniem? Też jak będziemy w okolicy... No jak już zabrnęliśmy tak daleko, to już pociągnijmy dalej. Tylko no fajnie, by ktoś przyjechał. Oczywiście, że tak. W takim razie będziemy do pana dzwonić i wtedy ustalimy jakąś wygodną Super. Godzinkę do pana. Super. Super, dziękuję w takim razie. Dzięki do usłyszenia. Wielkie. Do usłyszenia.